ponad 200 milionów lat temu, w okresie Triasu, a zatem jeszcze zanim Ziemię zdominowały dinozaury. Ekosystemy bardzo różniły się od współczesnych. Ówczesna flora naszej planety, oprócz skrzypów, paproci czy sagowców, bogata była m.in. w wiele gatunków miłożębów. W ogromnej większości istniejące wówczas gatunki roślin wymarły już dawno, a ich miejsce zajmowały nowe, które również zdążyły już wyginąć. O ile oczywiście wiele gatunków paproci czy skrzypów wciąż istnieje na Ziemi, to zazwyczaj są to już dużo młodsze gatunki, które wyewoluowały znacznie później. Z kolei archaiczna, bardzo szeroka grupa miłożębowych dawno już wymarła niemal w całości. Niemal, gdyż jeden z triasowych gatunków miłożębu jest z nami do dziś. Jedna z najbardziej niezwykłych roślin na Ziemi. Botaniczny skarb i święte drzewo Chin. Ginkgo biloba. Miłożąb dwuklapowy. Chciałbym przedstawić Państwu w tym odcinku gatunek, który z całą pewnością zasłużył na osobny podcast na tym kanale. Serdecznie zapraszam. Miłożąb nazywany jest najstarszym drzewem świata lub żywą skamieniałością, gdyż istnieją dowody kopalne świadczące, iż ten gatunek niemalże nie zmienił się od ostatnich 270 milionów lat. W przyrodzie do zjawisk takich dochodzi niezwykle rzadko, a fenomen miłożębu jest nie tylko botaniczną ciekawostką, ale też trudną do wyjaśnienia zagadką. Dlaczego jednak miłożąb nazywa się najbardziej samotnym drzewem? Jego samotność wynika z faktu, iż miłożąb dwuklapowy jest jedynym żyjącym obecnie przedstawicielem rodzaju miłożąb, który to rodzaj jest jedynym przedstawicielem rodziny miłożębowatych, która z kolei jest jedyną przetrwałą do dziś z rzędu miłożębowców. Rzędu, który jest jedynym współczesnym należącym do klasy miłożębowych. Nie brzmi to być może imponująco, ale co z tego wynika? Drzewo to praktycznie nie ma żadnych żyjących bliskich krewnych, zaś najbliższe miłożębowym, a więc nagonasienne, oddzieliły się setki milionów lat temu. Co ciekawe, w Polsce nagonasienne są reprezentowane przez drzewa iglaste, a zatem botanicznie charakterystycznym liściom miłożębu bliżej jest do igieł sosny niż do bardziej podobnych wizualnie liści drzew liściastych, jak na przykład klonu czy dębu. Unikalny kształt blaszki liściowej, przypominający wachlarz, może być niekiedy lekko wycięty, dzieląc wachlarzyk na dwie części, skąd pochodzi jego nazwa gatunkowa, czyli dwuklapowy. Bardzo efektowne jest przebarwianie się liści ginkgo biloba na jesień, na jednolity, złoty kolor. Co ciekawe, stosunkowo ciężkie liście opadają zazwyczaj w przeciągu kilku dni, a dość często zdarza się, że proces trwa zaledwie jedną dobę. Jeśli na miłożąb spojrzymy z daleka, na pierwszy rzut oka bardzo przypomina on drzewa liściaste, jednak jest to pozorna zbieżność, wynikająca z tak zwanej konwergencji, a więc upodabniania się do siebie niespokrewnionych taksonów ze względu na podobne, powiedzmy, uniwersalne potrzeby i strategie. Zupełnie jak w przypadku podobnej sylwetki ryb i morskich ssaków. Również stosunkowo duże nasiona miłożębu na pierwszy rzut oka bardzo przypominają owoce, choć podobnie jak szyszki drzew iglastych nie są w rzeczywistości owocami. Podobnie jak na przykład u cisu, nasiono miłożębu jest otoczone mięsistą osnówką.
Drzewo zaczyna owocowanie po mniej więcej 30 latach, choć niekiedy jeszcze znacznie później. W Chinach mówi się, że z drzewa zasadzonego przez dziadka owoce zerwie dopiero wnuk. Co ciekawe, u bardzo starych okazów, przy sprzyjającej pogodzie, łączna masa wyprodukowanych nasion może przekraczać nawet 1000 kg na jedno drzewo. Miłożąb posiada bardzo mocny, palowy system korzeniowy, a dodatkowo może wytwarzać korzenie powietrzne. Jest to gatunek dwupienny, co oznacza, że występują osobno drzewa męskie i drzewa żeńskie. Co zaskakujące, w przeciwieństwie do większości roślin, miłożąb produkuje ruchliwe plemniki, wyposażone w wici. Kora tego gatunku jest szara, u młodych drzew lekko zielonawa, zaś u starszych okazów szaro-brunatna, pokryta głębokimi bruzdami. Drzewo może osiągać duże rozmiary, ponad 50 metrów wysokości. Co ciekawe, podobnie jak u nagonasiennych, pokrój drzewa jest strzelisty, z wyraźnie prostym głównym pędem. Drewno jest odporne na gnicie, jasne i dość miękkie. Tradycyjnie wytwarzano z niego beczki na sake, a więc japoński napój alkoholowy. Miłożąb jest też niezwykle długowiecznym drzewem, dość często przekraczającym 1000 lat. Nie ma w źródłach jednoznacznej informacji co do najstarszego obecnie żyjącego drzewa. Być może jest nim liczący 1400 lat miłożąb rosnący przy świątyni Guguanin, położonej w górach Zhongnan w Chinach. Choć pojawiają się też doniesienia o okazach mających nawet 3000 lat, m.in. z prowincji Shandong. Dość często zdarza się, że tak w Chinach jak i Japonii i Korei, drzewa te rosną przy buddyjskich lub taoistycznych świątyniach i otaczane są szczególną opieką. Dla Azjatów miłożęby są symbolem boskiej mocy i długowieczności. Przekonanie to jest bezpośrednio powiązane z wiarą w potencjał leczniczy tego gatunku, szczególnie nasion. Przypisuje się mu działanie wspomagające funkcjonowanie mózgu osób starszych, szczególnie w walce z demencją i chorobą Alzheimera, a niekiedy nawet ze schizofrenią. Współczesne badania naukowe częściowo potwierdzają te przekonania i coraz częściej preparaty z ginkgo biloba stosuje się na całym świecie. Miłożęby od wieków były sadzone w Chinach, m.in. w górskich wioskach, gdzie uznawano je za siedziby duchów opiekuńczych. Drzewa takie były przyozdabiane kolorowymi wstążkami, tak aby zaskarbić sobie łaski nadprzyrodzonych opiekunów. W Azji wierzono też, że miłożęby mogą chronić przed pożarami w dość niezwykły sposób. Gdy płomienie znalazłyby się w pobliżu drzewa, z jego magicznych liści miałaby kapać woda, zdolna do ugaszenia nawet największego ognia. W ten sposób, według legend, miała ocaleć japońska świątynia Kwanon. Ginkgo biloba jest oficjalnym drzewem Seulu, stolicy Korei Południowej, zaś liść tego gatunku jest symbolem Tokio, a więc stolicy Japonii. W kraju tym miłożąb jest niekiedy uprawiany w formie zminiaturyzowanej bonsai, zaś popularną fryzurą kobiecą był niegdyś liść miłożębu, a więc zgodnie z nazwą upięcie przypominające kształtem liść tego drzewa. W japońskiej poezji haiku żółte liście miłożębu to uniwersalna metafora dla jesieni. Tak zwane owoce ginkgo są jedalne po obróbce termicznej, jednak nie można zjeść ich wiele naraz, gdyż są lekko toksyczne. Są one składnikiem wielu drogich potraw,
Tradycyjnie podaje się je w okolicach chińskiego Nowego Roku. Każde jadalne jądro nasienne otoczone jest twardą łupiną oraz niejadalną osnówką, która ze względu na dużą ilość kwasu masłowego, zdarzając się, wydziela nieprzyjemny zapach psującego się masła. Ze względu na ten fakt, miłożęby, choć są mrozoodporne i często sadzone m.in. w Europie, to niemal zawsze są to okazy męskie, które nie wydają owoców. Bardzo ważną zaletą miłożębu w kontekście miejskich ekosystemów jest jego niezwykła odporność, zarówno na szkodniki i choroby, jak i na zanieczyszczenia. Między innymi dlatego drzewa te są też popularne w europejskich, w tym również polskich parkach. Najstarszy z polskich miłożębów rośnie w ogrodzie przy Zamku Potockich w Łańcucie. Posiada imponujący obwód pnia, około 3,5 metra. Zaś jego wiek szacuje się na około 250 lat. Oprócz tego miłożęby dobrze znoszą zasolenie gleby, dzięki czemu mogą rosnąć w pobliżu ulic posypywanych solą w sezonie zimowym. Odporność tego gatunku na szkodniki i zanieczyszczenia miała zapewne spory udział w niezwykle długim przetrwaniu tego fascynującego drzewa na naszej planecie. Wiąże się z tym również fakt, iż niektóre okazy miłożębu zalicza się w Japonii do tak zwanych Hibakuyumoku, a więc drzew, które przetrwały atak nuklearny na Hiroshimę i Nagasaki. Okazów bardzo ważnych w kulturze Japonii. Warto tutaj wspomnieć, iż miłożąb dwuklapowy jest niekiedy nazywany miłożębem japońskim. Jednak obecnie odchodzi się od tej nazwy, gdyż jest ona myląca. Pomimo istotnej roli tego gatunku w kulturze Japonii czy Korei, pochodzi ono wyłącznie z Chin. Jest tam zresztą niezwykle rzadkie w naturze. Przez wiele dekad uważano, że miłożąb zupełnie wymarł już na naturalnych stanowiskach, jednak dzikie populacje zostały odnalezione w kilku miejscach. Przede wszystkim w górach Tianmu, w prowincji Zhejiang. Mimo tego wciąż jest to gatunek poważnie zagrożony wyginięciem. Oczywiście mowa tu o wymarciu na stanowiskach naturalnych, gdyż uprawiany jest powszechnie i licznie. Jeśli słucha tego materiału ktoś znający język chiński, to bardzo przepraszam za moje karkołomne próby wymawiania nazw własnych. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa zainteresować tym tematem. Jakie jeszcze gatunki niezwykłych roślin zasługują na osobny odcinek na kanale? Zachęcam do podzielenia się opinią na ten temat w komentarzu. Dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego podcastu i serdecznie pozdrawiam.